Cześć, dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Czas stoczyć walkę z Skarsnikiem ponownie. Jest na 10 poziomie doświadczenia, ale nasz, powiedzmy, ten dowódca, kapłan bojowy też nie jest gorszy. Za 7, niewiele mniej. Okay. Troszkę wody sobie otworzę przynajmniej. Jak wygląda mapa? Będzie trzeba to zrobić tak, żeby uniemożliwić mu okrążenie nas. Przy okazji wykorzystać naszych kuszników do zabicia jego sojuszniczych oddziałów. Bo tak, bo jego sojusznicy przyjdą. A chyba, że możemy to jeszcze inaczej zrobić. Tak, w takim razie. Pięknie. Nice. I Ulryk z tyłu. Pięknie. To jest moja armia. Pauza jeszcze. Pięknie. I zasuwacie. Okej. Okay. Nawet nie będzie chciał poczekać na swoich sojuszników. To bardzo się z tego powodu cieszę. Straty będą olbrzymie u niego. Ok, mała pauza. Nie wyrabiamy. I przy okazji wszyscy włócznicy mają zająć pozycję mniej więcej w ten sposób. Pięknie. Natomiast ty walczysz ze Skarsnikiem. Ale gówniane gobliny nie są takie złe. Pięknie. Okej, okay, tu już spanikowali, w takim razie teraz tak. Doskonale. Strzelaj tych jeźdźców. Teraz strzelaj tutaj. Bardzo ładnie. Nie odpuszczajcie. Pięknie. Tu już widzę, że pokonaliśmy. Do walki ze Skarsnikiem. Okay. Nie zapuszczać się dalej, jak tylko trzeba. Tutaj do przodu. Pięknie. No i co? I w takim razie... Przyznaję, że są mocne te oddziały tych pająków. Kolejne. Strzelajcie tam, wyeliminujcie ich całkowicie. Pięknie. I teraz będziemy ich okrążać. Do przodu. Świetnie. Teraz strzelajcie tutaj. Tam jest jeszcze jeden jakiś oddział pod las, pod nas, więc cofniemy jeden z naszych. Pięknie. Więc Vigor, moc Sigmara. Pięknie.
Jezus Maria, jak chciałem kliknąć. Dziękuję. Okej, okay. Panika, świetnie. W takim razie w tą stronę. Zmienić pozycję. Gobliny są zaskakująco mocne, wiecie? Naprawdę, nie spodziewałem się, że gobliny mogą być takie mocne. Jezus Maria, jeszcze? No nie wierzę. Panikowali, świetnie. Teraz tutaj. Ten kapłan bojowy powinien sobie z nim poradzić, ale nie radzi sobie. Interesujące. Do przodu. Zamknijmy koło. Dobra. Uciekł dość daleko. Strzelać tutaj. Przy okazji, pomóżcie w walce ze skarstnikiem. Wy się rozstawcie lepiej. Bo tak samo, do skarstnika. Ok, tu zaczęliśmy ich zamykać, całkiem nieźle. No i ostrza, bo oni mnie strasznie dziesiątkują. Bardzo mnie mocno przyciskają. No kurwa, te pająki są jakieś pojebane! Od Sigmara. Jakieś absurdalne. Jak te gobliny po prostu są pojebane? Okay. Wspomóc ich tutaj. Pięknie. Teraz tu zacząć strzelać. Dobra, wycofaj się. Jeżeli dasz radę już teraz. Nie możemy stracić tego, bo aż zginął. Kurwa mać. Po prostu czasem jest tak, że aż... Chuj mnie strzela. O co chodzi z tymi goblinami? Czemu one są takie mocne? Nie rozumiem. Dobra, nie wiem o co chodzi, naprawdę. Nie łapię. Wszyscy wycofać w takim razie. Nie wiem. Po prostu wyrżnęły mnie te cztery oddziały. Znaczy, ci z zatrutymi atakami. Jesteśmy jacyś pierdzielnięci. No nie wierzę. Ale dobra, mamy jeszcze drugą armię Karola Fransa. Ona w takim razie pokona ich. Po prostu... No, ci mnie wyrżnęli. Nie łapię. Jakieś podstawowe gobliny po prostu. A, już wiem czemu. My gramy na bardzo wysokim poziomie trudności. No tak, przecież oni dostają jakieś kosmiczne buffy. Przez to. Ready. Indeed. Into battle. Men, I will fight with you. Stąd to się wycofajmy.
I przede wszystkim właśnie to pozowanie, żeby się troszeczkę odnowić. Sigmarite Arch Lecter. No, ale to mnie wkurzyło na serio. Obrona Sigmara, odporność na ostrzu to nie, zabójcze ostrze. Już wiem czemu. Gramy na bardzo wysokim poziomie trudności, więc oni są 3 razy bardziej skuteczni niż normalnie. Dobra, tu jest w miarę spokojnie. Grumburg. Marienburg moglibyśmy rozbudować, to zrobimy. A tutaj trzeba było tak przeciwa stal, czy może wędrowca? Wędrowca teraz mu damy. No powiem wam, że trochę mnie to odtentegowało. Z lekka ze spokoju. Okay. Koniec tury w takim razie. Już drugi raz się nie obroni. Najgorsze jest to, że straciłem dość sporo żołnierzy. Takich dobrych. Wrogie działania bohatera. Blokada armii. Sukces oczywiście. Ok, fluty rybackie. Rozwój wszystkie prowincje. Ale... zjeść ich na śniadanie. Nie będziemy tego niszczyć, bo tylko sobie popsujemy zadowolenie. O! Wyrzutny rakiet. Jego niszcząca siła może być pozostać niezauważona, gdy świat pogrąża się w blasku pocisków. Młotna czarownica. Młotna czarownica razi zło porażającym, kruszącym zbroję ciosem. Okej. Okay. Zrobimy sobie troszeczkę inaczej, bo tych sobie wystawimy. Okay. Wy wejdźcie, znaczy robimy tak. O, właśnie, zabierzemy sobie może jeden oddział kuszników, czy nawet 2 oddziały kuszników. Wejdź do Karaknorn. Tutaj natomiast zdecydowanie bierzemy obydwa działa. Czyli artyleria. Wreszcie będziemy mieć coś sensowniejszego do walki z nimi. A co jeszcze tutaj w ogóle jest? Królewskie gryfy i świetlista arka. To już jest grubsza sprawa. Dobra, mamy nagły atak. Pozwala na prowadzenie bitew błyskawicznych bez sojusznych armii. Zasięg wsparcia 10%. Co? Może weźmy logistyka. Tempo uzupełnień strat. To by się przydało. Dla tej armii. Przy okazji. Niczego tutaj nie możemy werbować, więc... co byśmy chcieli zrobić? Po pierwsze... wiecie co, na razie zainwestuję w budynki, które mi są kompletnie do niczego niepotrzebne. Przynajmniej na tym obszarze. Bo i tak nie mamy na razie napięku z elfami. Jest w sumie dobrze. Grimhold musimy teraz zająć. Okej, okay. I nowa technologia, tak? Przychody z portów 10%. Portów mamy niewiele. Czy mamy tak, Altdorf chyba. Woodbrat ma port? Nie. Tutaj nie mamy portu. Altdorf ma port. I Marienburg ma port. Czy mi się to opłaca? Czy raczej bym wolał te 10% szybkości ruchu? 5%. Spróbujmy. 5% ruchu. Bring me to my men. Tu jest jak na razie spokojnie. I zobaczmy dyplomację. Czy Wizeland chciałby dołączyć do Konfederacji? Nie. Czy ktoś by chciał z nami handlować dodatkowo? Pakt o nieagresji, może jednak. Wizeland? Też nie. Ostenmark? Też nie. Wampiry to nie sądzę, żeby w ogóle chciały z nami porozmawiać.
Pakt o nieagresji. W sumie by się przydało z nimi zawiązać pakt o nieagresji. Ale nic się nie dzieje. Dobra, no to w takim razie koniec tury. Czyżbym mógł zająć nową prowincję? Bo tam, jak widzicie, jest zniszczenie. Wtedy miałbym cały Averland. Zadanie przydzielono. Wystaw bohatera. Czarodziej bitewny w następującej prowincji Ostenmark. Słuchajcie. Misja niepowodzenie. Tej misji na pewno nie będę chciał wykonywać. Przejdźmy tutaj. Powiedziałbym, że przeszedłbym nawet w tryb obozowania, żeby się zregenerować do końca. Bo kto tu jest teraz? Kim wy jesteście? Co to jest za frakcja? Moment. Wizeland, okej. Okay. Czyli co, Skarsnik może za chwilkę umrzeć. Śmiercią tragiczną, całe szczęście. Po prostu irytujący typ. Karak-Norn. Zajmiecie się produkcją różnych rzeczy. No i dalej będziemy rozmawiać z Wizelandem. W sumie jest ciekawe. By Sigma's will, come in. Czemu nie chcą dołączyć do Konfederacji? To mnie zastanawia. A ile będzie tutaj kosztowało? 943. Spaczenie 40%. No to sporo. Ok, spróbujmy. Bo wtedy miałbym już tę całą prowincję, jakby cały ten okręg tutaj. I zostanie mi jedna mała frakcja wampirów. Oni chyba stoczą wojnę razem. Skończmy turę. I tutaj, moi drodzy, też podziękuję wam za chwilkę za uwagę, bo ten odcinek się zrobi za chwilkę bardzo długi. Cieszę się, że na razie nie rozpoczynamy wojny ze sobą. Choć wojna z Sylwanią będzie niestety nieuchronna. Skano poddany. Porażka. Gdzie jest Skarsnik? Spróbujmy. Kolonizacja. Pięknie. Rozbudujemy miasteczko. No i wojsko sobie zregenerujemy. Ok, myślę, że powinniśmy teraz właśnie zacząć inwestować w jakieś porządniejsze rzeczy. Czyli potrzymamy troszeczkę, zbudujemy sobie zbrojownię, żeby mieć dostęp do gwardii elektorskiej. Rozbudujemy właśnie koszary. Co musimy mieć, żeby mieć ich? Zbrojownia, tak? Sprawdźmy. Altdorf. Zbrojownia. Gdzie jest zbrojownia? Kuźnia, kuj odlewnia. Rusznikarz. Kowala musimy mieć. Dobra. Czyli najpierw kowal, później zbrojownia. W sumie mamy 5 punktów nadwyżki ludności. To mnie kosztuje 4. To mógłbym sobie zainwestować w to. Tylko że 4800. No to nie będzie mi stać, to jeszcze poczekamy sobie w takim razie. Tutaj na razie jest też spokojnie. Skarsnik sobie poszedł. Cała ta armia jest zablokowana, bo Wizelat niestety, ale mi się tu wtrynił. Dostęp wojskowy. Przyjęto, świetnie, dziękuję bardzo. Już teraz będę mógł przynajmniej sobie przerzucić to wojsko troszeczkę dalej.
Dziękuję. Przejdziemy sobie tędy i zobaczmy. Mamy tutaj jakąś frakcję wampirów, właśnie Vornkarsteinowie. Oni mają jedną osadę tylko. I prawdopodobnie będą moim kolejnym celem. No żartujesz sobie. Who calls? I will not obey. What does the emperor bid? I refuse. Okej, ale nie powinien przejść chyba. Kurwa, przejdzie, jak wół. So? O ja pierdolę. Autentycznie. Your man gods and dubious masters have no place here. Jeszcze mi zapłacicie za to. Wow. Bo na pewno przejęli to moją prowincję. Na 100%. Wow, 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 wow. No, tutaj jestem zadowolony z tego. 1200. Pięknie. Na tym właśnie polegało księstwo graniczne. Handel? Nie. Czyli mamy tylko krwawy księżyc, który i tak już został zniszczony. No troszeczkę się przestraszyłem, powiem wam, jak to zobaczyłem. Okej, to teraz możemy w takim razie rozbudować sobie wioskę, bo stać nas na to. W następnej turze będziemy mieć wystarczająco dużo pieniędzy, żeby rozbudować Altdorf. Zatem koniec tury. Wciąż możesz zarządzić jedną swojej prowincji. Super! Tu my damy sobie ład publiczny. Dobra, ale bo ja mam po prostu syndrom jeszcze jednej tury. Teraz, moi drodzy, podziękuję wam za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Hejpa!